Witam Was, drodzy parafianie, Great Coyote z tej strony. Rozpoczynamy drugą część naszej serii Fort Solis. Kończymy wspinaczkę i zaczynamy Chapter 1, czyli rozdział pierwszy. Oglądacie gameplay w PlayStation Dark Descent 19.03. Oglądacie gameplay w PlayStation 5, 4K HDR na kanale Great Coyota, najlepszego z najgorszych graczy na YouTubie. Paint the picture for me? What, of Solis? It's old school. Still got single structures. You should feel right at home then. Pojedyncze budynki. It certainly doesn't look welcoming. I'm saying nothing. Możemy sobie tutaj pochodzić. Zobaczyć, co tu dalej, ale myślę, że naszym zadaniem jest przede wszystkim wejść do środka. Chociaż być może tutaj coś pod spodem będzie. O, pod spodem mamy o 03 na przykład, czyli oni tu mają o różne poziomy dostępu, tak? Jakby oznaczone. Tak, to jest nasz Fort Solis. Tutaj spróbujemy, czy w ogóle będzie jakaś możliwość. Aktywacja blokady, ale możemy, o, naciskając, jak widzicie, odblokować tutaj dzięki naszemu sprzętowi i wejść do środka. To jest taki właz oczywiście. Oxygen reserves are still active. Rezerwy tlenu są wciąż aktywne. Did you think they just powered the light? Well, not anymore. Okej. Co my tutaj mamy? No, mamy jakieś tam oszafki, stroje, w ogóle tutaj dużo fajnych rzeczy, tak zadbali o to, żeby to otoczenie było realistycznie fajnie zrobione, nie? A tak, mamy first aid kit. Ale najważniejsze to przede wszystkim, o, wkroczyć do pięknego drzewka, myślę, że sztucznego oczywiście. A może nie? Jack zdejmuje hełm. Czy to nie jest ryzyko, Jack? Your comms just went local. Please tell me you didn't remove your helmet. Oh, you know I don't like to wear it all the time. No, nie lubi go nosić cały czas. Actually removed it on site. Oxygen levels are stable. It's not natural to wear it that long. Are we gonna pretend you're wearing yours? Tak, tutaj mamy tu, gdzie widzicie oczywiście jest świetlone na taki niebieskawy kolor, to możemy tam iść, ale no, kim bylibyśmy, jeżeli nieprawdziwym facetem, żeby otworzyć sobie piwko. Także super. Tak, świetny widoczek. Pijemy. Pijemy. Nigdzie się nie spieszymy, nikt z tego fortu nie ucieknie. Wygląda na to, że... O, nawet picie w pracy zdobyłem trofeum, trzeba obróżnić cały browar przed chwilą, czyli trzy razy nacisnąć. Nothing wrong with staying hydrated. Tak jest, warto dbać o właściwe nawodnienie. You're not the one walking around in the dark. Dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, zobaczymy jeszcze tutaj ten wyższy poziom dostępu.
Oczywiście, o widzicie tutaj te spadki widać, nie? Na tym jak on idzie, bo jak ten ekran się przesuwa, to tutaj te spadki płynności są niestety zauważalne. Także za to tutaj minus. Troszeczkę to zabiera o przyjemność z grania. Może dlatego nie ma tego biegania. O, mamy ciekawe urządzenie tutaj. Would you look at that? Is that directed at me? They still Możemy use sobie oczywiście i5 to modes here. obracać. Really? Yeah, I'm looking at one now. I'm gonna hold on to it. No, raczej nikt nie będzie go potrzebował. O, ze znajdziek dla kolekcjonerów to mamy tutaj plakaty, tak? O. Oh, Starwalk's in full swing here too. Plakaty, They are transparenty, flagi amazing. i w Go back dodatku to się this tam car crash. odblokowuje różne tam Star is grafiki a i takie star. What's rzeczy, the big no. deal? This is why I bought Ciekawostki the na car. pewno też są trofea, o. Hell of a storm on the way. Nadciąga burza, więc zamkniemy tutaj. No i to by było na tyle. Tu musieliśmy to zdobyć, żeby potem móc dalej sobie otwierać drzwi. Well, this is spooky. Why? The Spooky, place is spooky, Jack. lifeless. Are you sure you're at the right place? I mean, I think so. Maybe best to grab the Okej, schematics. no to teraz mamy Just to możliwość, confirm. tak, tu żeśmy weszli, That's bo it tu for jest nasz Cypher up hełm. here. Good idea. No więc tylko i wyłącznie pobierz wszystkie plany Fortu Solis, tak? A więc tutaj się nam włącza. Dobrze, że to, co po prostu podchodzimy do tych takich różnych terminali, to on to po prostu pobiera, nie? O. Map data, proszę. Mamy system. Transfer data, nic więcej nie można zrobić. One device found. Tak, czyli mamy tutaj. I przeszukaj Fort Solis, tak? O, zobaczcie. Atrium, tak. Biura, sala konferencyjna. Tu jest wejście, nie? A tu jest jakaś klatka schodowa. Byliśmy, czyli tutaj trzeba iść. Biura i sala konferencyjna, ale zobaczcie, ile tu jeszcze jest innych budynków, nie? Do których musimy się dostać. Więc spokojnie, na razie będzie to tutaj. Wiadomości, audio, wideo, nic nowego nie mamy. Zapisało się, więc ruszamy. R1 to jest to aktualne położenie na mapie. On fajnie, że on od razu po prostu pokazuje. I sobie tutaj kółeczkiem musimy wracać, nie? Tu mamy zablokowane, tak jak mówiłem, nic po prostu tu nie zrobimy. Czyli jedyną możliwością. O, tutaj coś jest jeszcze do przeczytania. Fort Solace 2053. 2053. Makes me feel old. 2053? It's almost as old as me. Hard to think we've been up here that long. Okej, tutaj mamy Offices and Conference Room, czyli biura i sala konferencyjna. Ruszamy. O, i tutaj, żeby przejść dalej, jak widzicie, nie, przez te śluzy, no to trzeba było użyć to It worked. urządzenie. Jest unlocked. The i5. No, be careful handling those. They were replaced for a reason. Tak jest. Okej. Nie ma tu żadnego takiego skanera, że co macie sprawdzić. O, tutaj mamy te biura. Zaczniemy sobie o to. Building a brighter future, tak? Restroom. Restroom jest łazienką po prostu. Nic tutaj nie ma. W łazience. Jack, idziemy do biura numer 1. Okej, cóż to tutaj takiego jest? Tak, mamy zdjęcie. Możemy je odwrócić na trójkącie No i yeah, would be zabrać to, rude co not to. jest. Czyli mamy jakiegoś pendrive'a małego, nie? No i Jack wgrywa. Pobiera Happy dane. birthday to Mamy, Happy patrzcie, birthday, 2 października 2080, czyli 27 lat temu wybudowano tą bazę. Pan Ortega. Tryhard. This is why you're divorced. I'm sure Patricia wouldn't list that as the Nam only wrzucił reason. tutaj nową wiadomość. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy w biurze? Jest na przykład liczydło.
I haven't seen one of these in years. No i możemy sobie poprzesuwać. To jakby tylko te dwie możliwości są, nie? Nie będzie żadnej trofki. A nie, chyba że trzeba by tak. A, już wiem, w ten sposób ustawić. Nieźle. O! Chyba teraz dobrze jest. Tak mi się wydaje, ale dobra, nic tu nie ma. Ok, idziemy dalej. Są tutaj fajne jakieś ozdoby z Marsa. Numer 2. Same tactic as me. Ok. Mamy 0807, tak? 8 lipca. Oprócz tego oczywiście będzie to kod dostępu znając życie do komputera. Tak jest. 0807. Prosta zagadka. Tak. Pełny ekran, można sobie wyświetlić tą wiadomość. Szczególna ostrożność na powierzchni Marsa. Terra Cafe. Ograniczona zniżka. Claire Smith z Anną chciała pogadać i problemy z zasilaniem bazy. Dokumenty, nie ma nic. System, nie ma nic. I monitoring jest tak. Atrium. Klatka schodowa, miejsce odwiertu i w atrium możemy sterowanie drzwiami, można odblokować drzwi i odblokowaliśmy. No i mamy wszystko wgrane i to jest super sprawa do terminala, słuchajcie, naszego, czyli robimy sobie trójkącik i patrzymy, co nam doszło. Doszły nam cztery nowe wiadomości, tak? To co było, tak? Burze. To jest ten urlop. Aha, bo to jest chyba w ten sposób, od góry. Myśmy to wszystko już czytali, czyli zero nowe. Tak trzeba, żeby było to przeglądać po prostu nowe, słuchajcie. Dobra, idziemy dalej. To są rośliny z ziemi, ewidentnie widać przecież, tak? Paprocie, palmy. Teraz idziemy do biura numer 3. W biurze numer 3 znajdziemy kostkę Rubika i znając życie oczywiście jest możliwość... Słuchajcie, o, można to obracać, nie żeby to zrobić, tylko że no ja się na tym kompletnie nie znam. Więc jak ktoś to zrobi, to proszę mi dać znać. Przypuszczam, że jest trofeum kostka Rubika. No, no. Nigdy nie byłem w tym dobry po prostu. Natomiast były takie naklejane, słuchajcie, kostki Rubika, więc żeby pokazać kafeteria, że też potrafię, to wiecie co zrobiłem? Po prostu przekleiłem. I potem się chwaliłem. A kolega trzy razy zrobił i już nie umiałem tego odtworzyć, nie? O. O, find inspiration. O, fajnie tutaj jest wyświetlany ten Mars. Mamy robocika, którego możemy nakręcić. No i to jest wszystko. Takie po prostu zabawowe sytuacje, nie? Tak jest, prawdziwy maluch. Prawdziwy maluch, słuchajcie. Okay, jest również plakat. 2065 Summit. Nic nie powiedział? Coś tam powiedział, ale może nie zwróciłem uwagi. Dobra. No i słuchajcie, tutaj więcej nigdzie już nie możemy przejść, bo to zrobiliśmy, tak?
Teraz przeszukaj Fort Solis, jest naszym tym. Czyli musimy po prostu iść tutaj, nie? Do tego dużego fortu. Bo tutaj już żeśmy wszędzie byli. Biura, sala konferencyjna. Odblokowaliśmy teraz tą klatkę schodową. Jak przyjdziemy prosto, to potem na prawo powinniśmy pójść. Jak wrócimy. Dobra. Wracamy. Poziomy B. Tak. Star Wars Elevator. No i mamy zablokowane drzwi. I teraz tutaj trzeba próbować to odblokować. Naciskać to. O, kiedy to wiele razy i wtedy puszcza. Początkowo miałem z tym problem, bo kilka razy naciskałem, słuchajcie, i mówię, coś nic nie działa, zaciął się, nawet nie można wyjść. Okej. I jesteśmy. Ale teraz pod światło stanęliśmy, to po prostu masakra, nie? Tu jest ciemniej, będziemy widzieć. O. Tak, jesteśmy w klatce schodowej. No i teraz może musimy spróbować. Winda oczywiście nie działa. A po co? Tak, poziom A0 tutaj jest. Teraz zajdziemy sobie na poziom B. Tak. Lower levels, a A0 to jest atrium, jak widzicie. Tu mamy poziom wymagany, jakby dostęp trzeci. Jedyne co możemy iść to na B1, tak? Czyli kwatery z załogi. No tam gdzie się świeci czerwone, to oczywiście tego dostępu nie mamy. No to idziemy dalej, zobaczymy cóż tutaj ciekawego znajdziemy. O, i zobaczmy sobie gdzie my jesteśmy tu. Tak, to jest ten dziwny budynek. Jest siłownia, tak? Można iść do atrium, do klatki schodowej i do sali rekreacyjnej, korytarz, jakiś gabinet i tam raczej przejścia dalej tu nie będzie. O, fajnie tu naciska. Dobra, no to zobaczymy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? Ktoś tu sprzątał i nie posprzątał. Jedzenie niedostępne, sala gimnastyczna. Tutaj mamy private rooms. Potrzebny nam dostęp na znowu poziom pierwszy, czyli albo jakąś kartę, albo no nie wiem, nie? Tu jest do windy powrót, to pamiętajmy. Możemy iść tylko tutaj, nie? Rec room, tu natomiast coś jest. Benny thinks someone is on to us. Yeah, he dropped me a message saying he told them it was you. What? Yeah, if only they knew. I can barely. Nie, nic nie wyszło tutaj. Nie, myślałem, że coś stąd weźmie. Nacisnął, ale nic nie wyszło. Dobra, zanim tu pójdziemy, to pójdźmy co jeszcze do sali gimnastycznej. Normalne po prostu do ćwiczeń rzeczy. Tu oczywiście mamy zablokowane na przejście dalej. Tu możemy sobie potrenować i naciskamy tylko, wiadomo, w odpowiednich momentach. Zaliczymy trofeum boksera. Ło, Jack, chyba jednak za dużo piwa na tym Marsie. To trzeba mieć odporność psychiczną, tak już, słuchajcie, myśląc realnie, że spędzając na przykład rok w takiej bazie, no to jest masakra, nie? Dobra. Idziemy, na bieżnię. Dobra, zobaczymy ile on musi tutaj przejść. Żeby coś tam zaliczyć.
za długo, to ja nie będę tego robił, nie? Chyba nic nie zaliczymy, bo idzie, idzie, dobra. Okej. Poćwiczyliśmy, spociliśmy się. Warto by było znowu wypić piwko, a to trzeba by wrócić do Atrium. Dobra. Rec Room, tak, dobrze idziemy. Tak, sala rekreacyjna. Okej. O, w sali rekreacyjnej mamy... O, tutaj to nie dojdziemy. Tu zamknięte jest not in use. Mamy bilard, możemy sobie strzelić. Klimatyzacja działa. A nie możemy nacisnąć, kiedy... Jest rozmowa. Widzieliście? Był ten, nie? O. Cyk. I Jack pokaże klasę. Szkoda, że nie można wbijać tego, nie? Firma Terra tutaj wszystko oczywiście zapewnia astronautom. In my Boston heyday, I could have given you a game. Sure. Tak. Mamy stół do pokera. Dead man's hand. That's all I need. Ręka umarlaka. Możemy sobie odpocząć, ale nie chcę. Tablica interaktywna. Kubeczki, książki, sosik. Klimatyzacja wciąż działa. Tak, mamy kolejny plakat tutaj. Sala kinowa. O! Można tu podejść nawet. Uuu, a jaki ładny cień. Tu z kolei nic nie ma. Tu można natomiast zrobić plakat. Dead Solar, o, streaming now. No, to oczywiście nawiązania są do tego, co my robimy, nie? O to właśnie chodzi, jak to wiecie w grach. Tak sprawa wygląda. Dobra, no to teraz spróbujmy pójść do kantyny. A znowu światło mi pada, ale to fajnie jest, że... O, pada światło i widać to w tym. O, dobra, sala rekreacyjna. Teraz pójdziemy korytarzem. Jest jakiś gabinet Hoskinsa, tak? Do kantyny, tak. Do kantyna. Będzie gabinet i kantyna powinna być. Tutaj jest niby zamknięta, ale zobaczymy. O. O. Hoskins. Ale potrzebna jest... Dostęp na poziom 5 jest potrzebny. Czyli tu nie wejdziemy. To jest natomiast otwarte. Możemy wejść do kantyny. Tu mamy zablokowane drzwi i potem iść dalej do załogi, tak? Możemy wejść do kantyny? Nie możemy wejść do kantyny. Hello? Możemy się zapytać, czy ktoś tam jest w kantynie. Maybe with the shadow of a fridge. Jest cień lodówki wyłącznie. Okej. Supply room, czyli magazyn. W magazynie jest tu jakaś walizeczka, no i jest flaga, Zjednoczona Ziemia. Tak, a więc to są te znajdźki, słuchajcie, które trzeba robić, nie? Ale aktorzy się fajnie wczuli w te role, nie? Te rozmowy są bardzo naturalne, bo jednak widać, kiedy lektorzy są tacy dobierani z ulicy, jak mówię, to czasami jest tak sztuczne, że nie ma klimatu. Tymczasem tutaj wszystko fajnie
Nie, w tą stronę szliśmy. Fajnie zagrało i mamy co mamy, nie? Dobra. Gdzie my teraz wchodzimy? Jest lock, tak? Ale można... Trzeba naciskać, widzicie? W odpowiedniej kolejności, czyli proste po prostu quick time eventy, żeby wejść do prywatnych kwater. O, teraz jesteśmy tutaj, w kwaterach. Tutaj już dalej nie pójdziemy. Jest łazienka na wprost i pokoje potem załogi, nie? Dobra. Tam jest do pokoi załogi. To jest wymagany znowu dostęp na poziom pierwszy. Tu też nie, będzie drzwi zablokowane. Czyli musimy iść już tutaj konkretnie do private rooms. Looks cozy. Life of luxury for some, I guess. Cozy, czy... Czekajcie, tu może być otwarte. Wyatt Tyler. Niestety nie. To też będzie zamknięte. Nick Taut. Dostęp trzeci. Prywatna łazienka. Tam, tu jest jakiś pokój otwarty. Dobra, wejdźmy do prywatnej łazienki. Ale sobie z nami pogrywa, nie? W prywatnej łazience nie ma kompletnie nic. Fajne prysznice, jest cichutko. Jesteśmy cały czas w pomieszczeniach tych. Trzeba iść do pokoju załogi i do łazienki załogi. Jeszcze, dobra. Proszę bardzo, dzień dobry. O, jest szafeczka. I w szafeczce jest tablecik. Mamy tablecik. Helen Dunport nam się zgra. Okej. Obejrzymy sobie to wideo. Tu mamy jakąś wiadomość nową. Zawiesiłaś go, Helen. To zaszło za daleko. Wszystko jest uczciwe. Oczywiście, jak to w takich placówkach prowadzono jakieś badania, tak? Prawdopodobnie nad jakimś środkiem antywirusowym albo bakteriobójczym. Związek 26, tak to się nazywa. Pamiętajcie, ta liczba. 26. Today I was asked if the cost of our work, if the toll that it's taken, was worth it. It's a small price to pay. Niewielka cena, ale za co? All right, otworzyliśmy. Zamknijmy sobie tą szafkę, żeby w razie czego nam nie przeszkadzała w innych rzeczach. Możemy znaleźć... O, jakiś sample C26, to jest to, słuchajcie. To jest przykład tego związku, dziwny kwiat. Prawda? Dziwna roślina. I tutaj mamy u pani, tak... Problem z pszczołami. Helen. No, badania fazowe. Aspekty rozwoju kandydata. Taylor. Zdrowie członków załogi. Tak. Taut. Jakaś chatka. Zresetowałem hasło. I jest kod dostępu 020689.
Asimnaderi, ale to jest jakaś chatka, to nie tutaj będzie, o. To jest to, a tu jest drugie nagranie, nie? A nie, to kolejne są, nie? The soil here on the Solus Planum continues to show encouraging signs of adaptation, but the plant life that interacts with it, however, seems to aggressively grow. Czyli nad roślinami tutaj prowadzili na glebie marsjańskiej badania. Tego solis, no solis to jest gleba, nie? Soil, solis po łacinie. Our planet is dying. Just like these plants. We're running out of time. No ale Mars to jest raczej martwy, tak? Helen, czym się przejmujesz? Dobra, drugie. Progress, if you can call it that, has been rising since we introduced. Nowa receptura. The results we have now can buy us time to. Two, Helen. That's two now. There's nothing to suggest it has anything to do with Compound 26. Liar! They have been transporting this stuff for months. I don't know what to tell you, Wyatt. It has nothing to do with what I'm trying to do here. Helen, I have a duty here. And the work you're doing, it needs looking into. Well, unless you have clearance, I don't see that happening. People are getting sick, Helen. They're getting sick. How can you not see that? Because it's not true. It's confirmation bias, Helen. You know it. Czyli te badania źle wpływały tu na załogę. A co się z załogą stało, to Helen Danford z Wielkiej Brytanii. Dobra. System i monitoring, jest szklarnia oraz hangar wiertniczy. Nic tutaj nie ma. Dobra, wszystko będzie zgrane oczywiście. Powiedział sobie głośniej. O, Helen Dunpart, szef botaników, tak? 4 stopnie, a na zewnątrz 72 poniżej zera, nie? You mean the climate simulators? Dobra. Gdzie my teraz możemy iść? To tutaj nigdzie nie pójdziemy. Tam byliśmy, no to musimy iść tutaj, nie? Czyli do pokoju załogi i do łazienki załogi. Trochę nam przycięło. Tu wszędzie nie mamy dostępu. Wszędzie jest czerwono. A tutaj może jest niebiesko. O, okej. Tu coś jest. Tak, książka ruchoma, która otwiera nie wiadomo co. O. Natomiast tu jest karta z numerem 1. This should make getting around easier. Czyli dostęp na nowe i zamknięte wcześniej obszary, czyli z jedyneczką, nie? Z jedyneczką. Mamy płytę. SOL-01, tak? Możemy ją nawet sobie wyciągnąć. Obrócić. Ok, odłożyć. 2080, a pamiętajmy, że tu, o, dobra, jest szafka. Jeszcze do zbadania, ale szafka jest pusta. Szkoda. Dobra, wychodzimy. Kurde, czemu jest tak ciemno? Xavier Ortega 01. Czemu to się światło wyłączyły? Nie, tu byłem, a teraz się światło wyłączyły. Wtedy się zapalały. Muszę iść tu do łazienki załogi, nie? Dalej, ale widzę, że o, teraz się zapalają.
O, nie, no tu byłem przecież. Nie, byłem tu? Nie byłem tu, skąd? Jedynka była zamknięta. Yes, I found a fellow believer of yours. Oh, really? What did you ask them? What triggered jest kolejna szafka. Well, let's hope for my sake that that isn't. Która jest? O, jest coś tam. Nic nie ma ciekawego. A tu coś jest jeszcze. Creepy. I'm guessing a flickering light shadow demon. Close. I think I'm gający demon, tak. Okay, now I need to know. This some plakacik. You remember that time we went to see No Escape? Remember it? I'll never get those hours back. Czapeczka, ale najważniejszą rzecz mamy tutaj. Co to jest? Quiet taste, I guess. Nie, to nie jest najważniejsze. To jest żarcie obrzydliwe. Tutaj mamy jakąś tam migającą kartę. Tak, czy do kodów dostępu, nie? Dobra. Teraz mamy Crubatrum B1. Tak, dotarliśmy tutaj, już to będzie to końcówka, nie? Bo w prywatnej byliśmy, a to jest teraz łazienka załogi. Fajne kabiny prysznicowe. Widok ładny, nie? Relax. No i chyba grubo, bo coś tu się stało. No dużo tej krwi. Okej, czyli teraz pozostaje wrócić. Bo powinno nam się odblokować tutaj ten... Mamy tą kartę do poziomu pierwszego dostępu. To jest kto? Claire Smith? Byłem tu? Tu byłem, to jest ta płyta. Dobra. I tu by się przydało bieganie, nie? Xavier Ortega. Uzyskaj dostęp do ambulatorium. To jest nasze kolejne zadanie. Roger. Bo w ambulatorium zawsze ktoś pracuje, nie? Jak to mówią? O, przepraszam was. No to bym już powoli kończył. Do następnego razu.